Ale dopiero po wyborach obietnice sypią się jak z rękawa. Sypie się także Rosja. Budżet na dnie, Putin coraz bardziej samotny. Kroi się bunt na Kremlu przez wojnę. Platforma była pierwsza. 800 plus jest już w Sejmie. Zgodnie z propozycją wyższe świadczenie miałoby być wypłacane już od 1 czerwca. To jeszcze wielkie święto kina w Cannes. Na Lazurowym Wybrzeżu ruszył 76. Festiwal Filmowy. Na czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy światowego formatu, a wśród nich Michael Douglas, który w Cannes odbierze Złotą Palmę za całokształt kariery. Z pewnością możemy pogody pozazdrościć, bo u nas przez te najbliższe godziny pogoda raczej nie będzie nas rozpieszczać. I to wszystko dziś w raporcie dnia. Wracamy do Państwa oczywiście jutro z kolejnymi tematami punktualnie o 21:00. A w Polsat News jeszcze dziś wydarzenia wieczorne. To już za chwilę. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.